Co prawda teraz tymczasem, uwaga, Ronaldo dwukrotnie broni Roberto, ale teraz już nie miał szans. 50. minuta, Raul González, ten, który tutaj swoją piękną karierę rozpoczynał, daje prowadzenie Realowi Madryt. Piąte trafienie Raula w tym sezonie. No i nie oglądaliśmy początku tej akcji. Do tego gola się nie zanosiło, ale to jest Real Madryt. Mogą cię zabić w każdym momencie. To podkreślają trenerzy i piłkarze wszystkich kolejnych rywali królewskich. No i teraz właśnie to się stało. Higuain, pierwsze uderzenie broni Roberto. No i tutaj chyba nie najlepiej ustawił się do tego lekkiego, trzeba powiedzieć, strzału Argentyńczyka Roberto. Chociaż strzału, powiedziałbym, niebezpiecznego. Jeszcze jedna dobitka, ale przy trzech napastnikach no to bramkarz nic nie jest w stanie zrobić, jeśli obrońcy nie pomagają. Nie musiał tego strzału odbijać w boisko Roberto. Mógł tą piłkę wrzucić poza linię końcową. No i teraz Saragossa musi całkowicie się przeorganizować. Karim Benzema